W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o ombre. To jedno z najpopularniejszych zdobień na świecie, które można wykonać na wiele sposobów. Lakierami hybrydowymi, żelami do zdobień, pigmentami, bądź nawet kolorową syrenką. Znajdź swój nowy, ulubiony sposób na ombre. Poznaj triki, dzięki którym przejścia tonalne wyjdą Ci jeszcze lepiej niż do tej pory. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Klaudia Kawińska. Cześć dziewczyny. Nasza księżniczka ombre prosto z Łodzi. Razem z Klaudią rozłożymy ombre na czynniki pierwsze. Zaczynamy! Ombre w naszej branży jest jak moda na sukces. Istnieje od zawsze i ma grono wiernych fanów. Ombre jest dość analogiczne do blendowania cieni w make-upie. Niby wszyscy wiedzą, jak to zrobić i żadna w tym filozofia, ale już mało kto potrafi uzyskać idealne, gładkie przejścia tonalne, które tak naprawdę są sekretem dobrze wykonanego ombre. W tej technice wiele elementów ma znaczenie. To, że gąbka... Poproszę gąbkę! Dziękuję. To, że gąbka się liczy, jaka jest, jaką ma strukturę, to na pewno wiecie. Ale czy słyszeliście o tym, że liczy się również to, w którą stronę i który kolor zaczniemy blendować pierwszy? Tak, w ombre diabeł tkwi w szczegółach. Poznajmy zatem diabła. Po pierwsze, gąbka. Gąbka ma fundamentalne znaczenie. Rozłożenie porów na gąbce nie może być ani za rzadkie, ani za gęste. Gąbeczkę przycinamy w taki sposób, aby jej szerokość była mniej więcej na szerokość paznokcia. Nie może być szersza, bo wtedy na bank ubrudzimy wał okołopaznokciowy. Gąbka musi być czysta, dlatego ucinamy ją tuż przed wykonaniem ombre. Dzięki temu minimalizujemy obecność kurzu, pyłu od piłowania, paprochów bądź innych farfocli. Tuż przed użyciem możemy ją jeszcze dodatkowo odbić od kleju na formie, żeby ściągnąć mikrozanieczyszczenia, których nie widzimy gołym okiem. Najwygodniejszy pędzel do ombre to taki, który jest szeroki i ma zaokrąglone włosie. Klaudia będzie pracować 2-in-1 Gel Brush w rozmiarze 6. Świetnie się sprawdza, szczególnie dla osób początkujących. Zaokrągloną częścią wygodnie robi się ombre, a kwadratowa może posłużyć do wytarcia skórek, jeżeli ewentualnie zostaną nam na nich ślady produktu. I przy okazji, jeżeli sięgasz po nowy pędzel, tak jak my teraz, zanim przejdziesz do jakiejkolwiek pracy, wytrzep pędzel z kleju. Co jeszcze liczy się w ombre? Konsystencja produktu, którym pracujemy. Zobaczcie porównanie odbicia koloru na przykładzie Julii i Beautiful Monster. Julia to płynny lakier hybrydowy, a Beautiful Monster – gęsty żel do zdobień Arte Brillante. Julia jest nieco jaśniejsza, ale obydwa kolory kryją bardzo dobrze już za pierwszym razem. A teraz porównajmy, w jaki sposób Julia i Beautiful Monster odbiją się na gąbce. Dlatego przy ombre poziomym często sięgamy po Arte Brillante lub Nail Art, które są gęstymi żelami do zdobień i pracując nimi uzyskujemy ombre w ekspresowym tempie. Ale nie wszystko naraz. Najpierw wykonamy ombre pionowe przy pomocy pędzelka do żelu. Nakładamy kolor bazowy. W przypadku jednego koloru w dwóch odcieniach kolorem bazowym będzie zawsze ten, który jest jaśniejszy. Utwardzamy. Jako drugą warstwę nakładamy na jedną połowę kolor jasny, a na drugą kolor ciemny. Czyścimy pędzel. Upewniamy się, że nie ma w sobie żadnego koloru i dopiero wtedy przystępujemy do pracy. Zaczynamy od centrum paznokcia, pracując czubkiem pędzelka, mniej więcej 1/3 jego długości. Jeśli będziemy pracować całą powierzchnią pędzla, niepotrzebnie ściągniemy kolor, zamiast go rozmyć. Delikatnie poruszamy pędzlem od skórek do wolnego brzegu, stopniowo zacierając granice. Dopiero wtedy, gdy granica na środku jest rozblendowana, przesuwamy się milimetr po milimetrze w stronę jasnego koloru, wracamy i analogicznie wykonujemy takie same ruchy w drugą stronę. Uwaga, nie spieszymy się. Jeśli nie weźmiemy sobie do serca porady, aby faktycznie pracować milimetr po milimetrze, zabrudzimy własną pracę. Utwardzamy pierwszą warstwę. Teraz wystarczy powtórzyć całą czynność od początku, co przy okazji utrwali naszą wiedzę. Nakładamy jasny i ciemny kolor, zaczynamy blendować poruszając się na centralnej osi, mikroruchami przechodzimy na jasną stronę ombre, wracamy do centrum, idziemy do ciemnej strony i ponownie wracamy. Pracujemy końcówką pędzelka, a nie całą jego płaszczyzną. Utwardzamy drugą warstwę, która daje nam pełne krycie. Całość zabezpieczamy tip-topem, którego oczywiście również trzeba utwardzić, ponieważ jest hybrydowym topem nawierzchniowym. Pora na ombre poziome. Nakładamy jaśniejszy kolor, Florida Dreams, i utwardzamy. Na wolnym brzegu aplikujemy El Capitan i przystępujemy do stemplowania gąbką. Zaczynamy od centrum i przechodzimy od boku do boku. Dopiero po rozcieniowaniu centrum poruszamy się minimalnie do góry i minimalnie do dołu. Im krótsze ruchy, tym mniejsze prawdopodobieństwo zabrudzenia cieniowania. Nie spieszymy się.
Wiem, często to słyszycie, ale co ja poradzę, że to stała wskazówka przy niemal każdym zdobieniu? Tutaj, jeśli będziemy pracować zbyt szybko i położymy za dużo produktu, to powstaną bąble, których po utwardzeniu nie będzie się dało zakryć kolejną warstwą. Wkładamy tipsa do lampy na 30 sekund celem utwardzenia już uzyskanego ombre. Teraz musimy powtórzyć całą procedurę dwukrotnie, aby uzyskać satysfakcjonujące krycie. Ombre poziome wykonane płynnymi hybrydami to dobry trening na cierpliwość. Mamy już satysfakcjonujące krycie? Świetnie! Pora na trik, który pomoże nam uzyskać jeszcze bardziej gładkie przejście tonalne. Nie dokładamy produktu, tylko pracując tym, co zostało na gąbce, stemplujemy nią w taki sposób, jakbyśmy chcieli rozprowadzić jeszcze jedną warstwę. Mówimy na to wyciskanie gąbki, dlatego że wykorzystujemy produkt, który został nam w gąbce z aplikacji poprzednich warstw. Nic się nie może zmarnować, cóż za ergonomia! Utwardzamy, nakładamy top nawierzchniowy i ponownie utwardzamy i gotowe. Teraz włączamy do gry żele do zdobień Arte Brillante i Nail Art. Można je swobodnie łączyć z lakierami hybrydowymi, ale pod warunkiem, że naturalna płytka jest nadbudowana proteiną albo żelem. Oczywiście pamiętamy o tym, że kolorem bazowym musi być ten, który posiada dyspersję. W naszym wypadku jest to Red Diamond z kolekcji paryskiej Natalii Siwiec. Kolor z 2016 roku, a patrzcie, jaki piękny i jaki na czasie. Po utwardzeniu koloru wykonujemy separację białym żelem Sugar Effect. W ten sposób możemy zbudować ombre przechodzące z ciemnego koloru w jasny. Sugar podbije jasny kolor i dzięki temu będzie on widoczny. Gdybyśmy chcieli pracować jaśniejszymi kolorami bezpośrednio na Red Diamond, efekt byłby dość marny. Po prostu nie byłoby tego przejścia widać. Po utwardzeniu Sugara nakładamy Beautiful Monster z serii Arte Brillante oraz Optimistic z serii Nail Art. Łapiemy za czystą gąbkę i przechodzimy do stemplowania. Zasada ruchu jest dokładnie taka sama. Zaczynamy od centrum i dopiero później poruszamy się od góry do dołu. W razie potrzeby dodajemy odrobinę koloru bazowego Red Diamond, aby lepiej się z nim połączyć. Utwardzamy pierwszą warstwę. Powtarzamy całą procedurę. Oczywiście nie aplikujemy ponownie sugara, tylko działamy na już uzyskanym ombre. Druga utwardzona warstwa zapewniła nam idealne krycie, zatem czas na wyciśnięcie gąbki, nałożenie tip-topa i nasza klientka może iść do domu. Kolejny sposób na ombre to użycie smoke powders. Nakładamy podkład hybrydy Arriva La Diva i utwardzamy. Puchatym pędzelkiem nabieramy odrobinę pigmentu i kolistymi, delikatnymi ruchami budujemy przejście tonalne. Pracujemy stopniowo, czyli nie staramy się na siłę jednym ruchem nabrać jak najwięcej produktu i go wetrzeć w kolor, tylko bierzemy odrobinkę, miziamy pędzelkiem po powierzchni, znowu troszkę dodajemy, na spokojnie. Pamiętamy, że smoke powders połączą się wyłącznie z produktami zawierającymi dyspersję, ponieważ właśnie do tej dyspersji pigment się przykleja. Czyli z jakimi produktami nie połączymy smoke powders? Dobrze myślicie, z żelami Arte Brillante, ponieważ one nie posiadają warstwy dyspersyjnej. I to już. Naprawdę. Nasycone ombre jest gotowe. Wystarczy tylko jedna warstwa do pełnego krycia. Nakładamy top nawierzchniowy, utwardzamy i stylizacja jest gotowa. Wielkim plusem tej metody jest to turbo szybkie tempo pracy. Ale przy smoke powders trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, gama kolorystyczna nie jest aż tak rozbudowana, a po drugie, jest to produkt wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o rozsypanie go nie tam, gdzie trzeba. Wyobraźcie sobie, że na przykład rozsypuje się na waszych nowiutkich dżinsach. Po prostu trzeba uważać, kiedy się nimi pracuje. Czas na zaprezentowanie wam kolejnej techniki ombre. Pierwszym krokiem jest biały podkład, dlatego utwardzamy jedną warstwę Whiteamin Base. Przygotowujemy gąbeczkę, wbijając w nią pigment pacynką do make-upu. Zaczynamy stemplowanie, aby przełożyć kolor na biały podkład. W razie potrzeby delikatnie dokładamy kolor z pacynki i kontynuujemy stemplowanie. Cały czas przestrzegamy odpowiedniej sekwencji ruchu gąbką. Najpierw centrum, później boki. Nie nerwowo, mikroruchami. Całość zabezpieczamy tip-topem, pamiętając o wolnym brzegu i dopiero wtedy wkładamy tipsa do lampy. A co powiecie na syrenkowe ombre, gdzie przejście kolorystyczne będzie dość delikatne, ale dodatkowo uzyskamy przejście strukturalne? Nakładamy jedną warstwę koloru kamikadze, utwardzamy. Nabieramy na puchaty pędzelek odrobinę syrenki Neon Orange i kolistymi ruchami wmasowujemy ją w dyspersję. Im bardziej zbliżamy się w stronę skórek, tym mniej produktu chcemy mieć na pędzelku. Nakładamy tip-topa, pamiętając o zabezpieczeniu wolnego brzegu i całość utwardzamy w lampie. Teraz pora na dwie syrenki w akcji. Nakładamy Whiteamin Base jako bazę pod kolor,
Przy użyciu kopytka sypiemy syrenki na dyspersję, używając dwóch kontrastowych kolorów. I teraz będziemy naraz wcierać syrenkę i wykonywać ombre. Zaczynamy tradycyjnie od centrum. Następnie przechodzimy do góry bądź dołu, bez różnicy w której kolejności, ale kluczem jest to, aby za każdym razem zmienić palec, żeby nie pobrudzić już uzyskanego przejścia. Tradycyjnie nakładamy tip-topa, zabezpieczając wolny brzeg i utwardzamy całość w lampie. Przy okazji, czy zauważyliście, jak pięknie nasze zdobienie koresponduje z flower brushem? Przypadek? Nie sądzę. Tworząc ombre, nie można zapomnieć o holograficznych pyłkach. Naszą bazą jest przystojny Apollo z kolekcji Santorini. Utwardzamy, nakładamy top nawierzchniowy bez dyspersji w tej roli tip-top, ze szczególną uwagą na to, aby wykonać równą linię światła. Za chwilę będziemy wcierać pyłek i jeśli powierzchnia nie będzie gładka, Holomanix podkreśli każdą nierówność. Po utwardzeniu czekamy 10 sekund, aż tip-top ostygnie i dopiero wtedy za pomocą pacynki od strony wolnego brzegu wcieramy niewielką ilość Holomanixa. Im wyżej poruszamy pacynką, tym bardziej cieniujemy produkt. Całość pokrywamy jeszcze jedną warstwą tip-topa. Utwardzamy. Zobaczymy kolejną propozycję, tym razem z Metalmanixem Multichrome, który również zaaplikujemy na top bez dyspersji. Nakładamy warstwę Vitamin Base i utwardzamy. Aplikujemy tip-topa, pamiętając o linii światła i również utwardzamy. Po wyciągnięciu z lampy czekamy 10 sekund, aż top ostygnie i dopiero wtedy wcieramy w cały paznokieć Metalmanix Multichrome. Nakładamy top z dyspersją, na przykład 3D Gloss, ponieważ musimy zabezpieczyć powierzchnię przed tym, aby nie zetrzeć już uzyskanej tafli. Po utwardzeniu aplikujemy hybrydę transparentną Glassa H2O na wolny brzeg. Następnie czyścimy pędzelek, ten z buteleczki, z nadmiaru produktu i rozcieniowujemy kolor na paznokciu. Kiedy większość cieniowania jest już wykonana, wykańczamy je precyzyjnym pędzelkiem Master Nail Art 6, aby uzyskać gładkie metaliczne przejście. Utwardzamy, nakładamy top nawierzchniowy i voilà! Gotowe! Wiecie, dlaczego skorzystaliśmy z glasów zamiast z klasycznych hybryd? Ponieważ nie chcieliśmy utracić tego efektu metaliczności. Jeżeli ciekawi Was, co jeszcze można wyczarować glasami, wpadnijcie na odcinek Na co komu transparentne hybrydy. Nasz odcinek dobiegł do końca. Zdążyliśmy omówić, jak technicznie wykonać ombre, ale nawet nie zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, w jaki sposób łączyć kolory, co również jest niezmiernie ważne, aby dobrze wykonać tę technikę. Zatem, moi drodzy, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić na kolejny odcinek. Będziemy się musieli spotkać raz jeszcze. Im szybciej, tym lepiej. Tymczasem napiszcie w komentarzu, który sposób na ombre jest Waszym ulubionym. Dzięki za uwagę. Cześć!